Dzień dobry, tu ja mówię, naprawdę ja, na razie mi nie widać, zobaczymy czy będzie widać, czy starczy czasu i energii, o widać mnie, cień widać. Witamy w garażu, polska chata Biskupin, pod chmurką, żadnych kanałów jak widać, nawet kobyłek, tylko drzewienka, ten artystyczny ład, który tutaj widzicie. To proszę mi wierzyć na słowo, że ja wszystko wiem, o co tutaj chodzi i tak musi być. To jest metoda, wszystkie śrubki trafiają do części, żeby później było wiadomo, o co chodzi. A no, że tak rozwalone potrafię, to się ładna pogoda, nie ma z tym problemu. A akcja pod tytułem, teraz uwaga, on jeden się przestraszy, co się naczytał po różnych forach, różnych rzeczy. Akcja pod tytułem wymiana rozrządu w kultowej Fabinie 1.9 TDI. To ma tam różne wersje silników, niektóre są z przodu rozrządy, niektóre z boku. U mnie jest akurat z boku. I od razu powiem, że ze wszystkich mitów, jakie można znaleźć w internecie, ten mit, że jest jakiś wielki problem z demontażem i dostaniem się do rozrządu, no jest tylko mitem. Są dwa newralgiczne momenty. Znaczy, ja jestem jak Adam Słodowy, już tutaj mam przygotowaną, wcześniej rozkręconą fabię. To jest odkręcenie łap. Łapa to jest to, co tutaj leży. I tam dalej jest jeszcze poduszka powietrzna. Poduszka pod silnik. To z demontażem tego, powiedzmy, że jest jakiś niewielki problem. Ale wszystko polega na tym, aby, i to bardzo ważna rzecz, aby wcześniej zabezpieczyć sobie silnik. Ja mam to, musi to być na lewarku, bo trzeba tym manewrować. Ja mam to zabezpieczone na lewarku, ale jeszcze mam różne dystanse do tego i jeszcze klocek podłożony pod silnik, jakby mi się, jak mówi mój dziadek, zesmykło, no to spadnie na klocek, a nie urwie czegoś tam przy silniku. Nie ma tu, proszę Państwa, jakiejś wielkiej filozofii. Nie święci garnki lepią, ale taki zwykły chłop z Biskupina to wszystko porozbierał. Złośliwi mogą powiedzieć, no dobra, dobra, porozbierać to każdy głupi potrafi, ale co dalej? Czemu tego nie poskładałeś? I tutaj odpowiedź jest następująca. Czekam na starą, aż mi poskłada. Ja zrobiłem połowę. Tą gorszą, bo to zawsze lepiej, gorzej porozkręcać, już składać to już po śladach. Jak przyjedzie, to założy rozrząd. Żarcik. Czekam na starą, szanowną, zupełnie innych powodów, mianowicie takich, że w paczkomacie w moim rodzinnym mieście Chojnów czeka blokada rozrządu. Blokada rozrządu idzie tutaj na wałek. To jest koło od wałka. Tu jest grzebień, ten grzebień musi być u góry, blokada się wkłada w jedną z tych dziurek. Do wcześniej trzeba ustawić oczywiście rozrząd na znakach, nie wiem czy to będzie tutaj widać. Koło widać, znak też widać. Ten znak musi być ustawiony do blokady, która wchodzi tam wyżej i to cała filozofia. Akurat ten patent z blokadą serdecznie polecam, zwłaszcza debiutantom, takich jak ja, bo to jest raptem 40 parę złotych, a jest pewność, że nic się nie przesunie. Oczywiście można sobie tam na znaki, markerami coś znaczyć i robić, ale przy tych silnikach, gdzie są pompa, wtryskiwacze, niezwykła, nieśmiertelna pompa, co w tych dieslach chodziła po milion kilometrów, tylko bardzo wrażliwe pompa, wtryskiwacze, to przesunięcie o 1-2 ząbki no nie powoduje takiej biedy, jak ludzie piszą głupoty po forach, że silnik wyleci w powietrze, ale na pewno będą problemy, mogą być problemy z odpaleniem, a na pewno ten silnik będzie pracował prawidłowo, bo wiadomo, że przesunięcie na wałku rozrządu się wiąże z różnymi innymi przesunięciami, których tutaj szczególnie nie będę wyjaśniał, bo na pewno zniecierpliwione panie również słuchają. To uspokajam, zaraz usiądę na białym fotelu i będziemy mówić o dworczyku. Jedną jeszcze rzecz tylko chciałem Wam pokazać, bo przy samym montażu, oprócz tego, że newralgiczny jest ten moment z ustawieniem znaku, to oczywiste, ale tu chyba nie będziecie widzieć tego, coś mi się wydaje.
To drugi moment to jest napinacz. A, teraz widzicie. Ten cycek musi wejść w tą dziurkę, no jakichś bez świńskich skojarzeń. Jak widać, Niemiec zaniechał tej czynności. No ale to jest bardzo zła wiadomość, bo albo Niemiec to źle skręcił, czyli pasek jest źle napięty, a to się oczywiście może wiązać z przeskoczeniem. Chociaż on jeszcze tutaj widać, że jest dość sztywny. No albo ten napinacz sam się rozregulował. Nie wytrzymało to gdzieś na śrubie i się przesunął. I to też jest sytuacja niebezpieczna. A już najbardziej niebezpieczna jest taka sytuacja, że ten rozrząd ma już przyjechane 80 bodajże tysięcy przy 300 tysiącach. No to już jest taka naprawdę podbramkowa sytuacja. Praktycznie niczego tu specjalnie nie trzeba tak mocno i bardzo demontować. Jedynie co to zbiorniczek, ale ja nawet go nie odpinałem tutaj, tylko poluzowałem odpływ, żeby mi łatwiej było nim wymanewrować, odpiąć, postawić na boku. I mamy wszystko, mamy pełen dostęp do rozrządu. Naprawdę nie ma się czego bać. Powiem tak, robiłem kilka rzeczy w życiu różnych, z różnych dziedzin i akurat sama rozbiórka pod wymianę rozrządu to dla mnie była praktycznie bajka. Wstyd się przyznać, na pasku klinowym gdzieś się tam trochę wyłożyłem, bo to jest ten napinacz jest bardzo sztywny, no i trzeba naprawdę tam mocno pokombinować, żeby to odpiąć, ale to teraz to już zamkniętymi oczami to robię, no wszystko robi doświadczenie. Jest całe mnóstwo i naprawdę niezłych filmów po YouTubach, które pokazują, jak to zrobić. A w momencie, gdy stara zadzwoniła i po drugiej stronie słuchawki usłyszała: pani, 750 netto, inaczej się nie bierę, jeszcze trzeba się zapisywać. No moje kultowe auto ma, proszę Państwa, 21 lat. No to już więcej niż dojrzały. Wartość tego samochodu to jest może, wiem, 5 tysięcy, pewnie nawet nie. Najechane ma 300 tysięcy. Jak ja mam w to włożyć 1500 jeszcze, no to ja zaryzykuję. To ja zaryzykuję popsucie silnika. Ale jakoś jestem dziwnie spokojny, że tutaj nic wielkiego się nie stanie, bo naprawdę nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Nie można się pomylić. No wszyscy mówią, no jak się pomylisz o ząbek, o dwa, no to tragedia, nie wiadomo co tam jeszcze. No ale po co się mylić? No po to jest blokada, po to jest znak wyraźny na blokadzie i na silniku, aby to ustawić dobrze i jeszcze dodatkowo jest zablokowany, druga blokada na wałku. Co tu się można wielkiego dziać? No rzecz jasna, jeszcze trzeba wymienić pompę wodną. Trzeba, nie trzeba. Jest taka tradycja, bym to nazwał. No ale ja też już dmucham na zimne, jak to przyjechało 80 tysięcy, a pewnie już też było wymienione na jakąś chińszczyznę, no to poważnym sensie zajmowania czasu, bo to trochę czasu zajmuje demontażu, no to już grzechem byłoby tego nie wymienić. Podobno zresztą jest z napinaczem, ale jak się wymienia w komplecie, to się wymienia w komplecie, zwłaszcza że tam różnica pomiędzy rozrządem, co ja mówię, nawet nie pompa, pomiędzy, bo to oczywiście w komplecie kupuję, sam pasek z napinaczem, bo to raczej jest żelazny zestaw w granicach 300 zł, a tutaj w jakiejś promocji kupiłem za 450 z pompą, z rolką, ze wszystkim, także nie ma na czym oszczędzać. No są jeszcze magicy, którzy mówią, że trzeba koniecznie wymienić szpilki, to jest tutaj na napinaczu i na rolce, ale ja jakoś nie jestem za bardzo do tego przekonany. Owszem, jak to się wykręci, gdzieś jest poluzowane, bo tu stal z aluminium pracuje, to taką wymianą mogą się pokusić, ale jak ja mam to na siłę wykręcać bez sensu, jak dobrze trzyma gwint, no to chyba to w przeciwną stronę działa. Takie wykręcanie na siłę to właśnie ten gwint aluminium osłabia. Także jeśli mi się to wykręci normalnie, to nie zamierzam nic kombinować. No a jak się rzeczywiście będzie luźna szpilka, wykręci się szpilka, a nie nakrętka, no to trzeba będzie klej. No i chyba już nawet wymienić te szpilki, ale to bym się martwił później. No i tak wygląda wymiana rozrządu do pół.
resztę pół będzie jak wróci szanowna stara. Dobra, idziemy na fotelik. Na fotelik będziemy mówić, co tam się wydarzyło w świecie naszych ulubieńców, którzy dzień w dzień. A to jeszcze wam przy okazji garaż pokażę, bohatera wielu odcinków. Tak to wygląda. Daszek mi trochę podniosło na tych takich małych krokiewkach. No ale to drzewo, to pracuje, to schnie i postanowiłem mieć to w głębokim poważaniu. Przecież nikt tego nie będzie rozbierał. Teraz jakichś nowych kątów nacinał, nie wiadomo co robił. To i tak jest detal i ozdoba. Jak mówi szanowna stara, winogron się puści albo róże. No a propos starej, tu jeszcze klombikiem się starej pochwalę, bo ona rzeczywiście tu orze przy tym wszystkim. I tak to serdecznie wygląda. Tam drugi. Dobra. Idę. Idę, może dojdę. Aha. Jeszcze muszę wrócić na taras, bo statyw mam na tarasie. Dobra. Ustawimy. I siadamy. Bo zasłużyliśmy. No przy rozrządzie to jeszcze jest jedno bardzo ważne utrudnienie, mianowicie wiek. Jak ktoś ma 50 lat i siedzi tyłkiem przed komputerem, no to to jest tak, że wymiana rozrządu wiąże się z dotkliwą obecnością każdego mięśnia. A i kończyny już nie pracują tak jak u 20-latka, to wiadomo, że kilka razy się o różne części obiją. No i jestem brzydszy niż zwykle, ale po pierwsze w garniturze czy w smokingu rozrządu się w fabi nie wymienia, a poza tym jakoś się tak dzieje, że większość mechaników to tacy właśnie grubi i brzydcy misiowie. Nie wiem skąd się to bierze, niech mi mechanicy wybaczą, ale chyba wielkiego fopa nie popełniłem, bo statystycznie to tak wygląda. Proszę Państwa, był dział mechaniczny, teraz będzie dział krótko polityczny, bo nie mam zdrowia do tego. Mianowicie nasz geniusz, Dworczyk. Ten, co nam załatwił tyle dawek, że będziemy płacić 6 miliardów złotych, bo szybciej mi kaktus wyrośnie niż prawnicy poważnych korporacji, poważnych firm, które się na wszelkie możliwe sposoby przy takich kontraktach zabezpieczają, że oni to odpuszczą tak sobie i nie będziemy płacić jakichś kar albo jakichś innych wydatków ponosić z tego tytułu, że kontrakt został zerwany. Michał Dworczyk wczoraj na portalu Twitter wrzucił Matkę Boską piorunową. Chodzi o polską broń. No, a nie wiem, ja się na tym nie znam. Powiedzmy ten taki Panzerfaust, co tam strąca helikoptery, czołgi. Braże wojska sowieckie. I uznał, że to jest bardzo śmieszne, zabawne. Jakieś tam osiołki podobne Dworczykowi gdzieś mi też jeszcze napisały w komentarzach, że jestem imbecylem, bo to przecież doskonała promocja polskiej broni. Proszę Państwa, ja mam alergię, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju gify i emotikony. Dla mnie to jest wyraz niedojrzałości. Owszem, są ludzie, którzy tym dysponują w sposób inteligentny i to się da przeżyć. Może to jest jakaś moja wada, może rzeczywiście człowiek, który zamiast napisać coś sensownego, a może i niesensownego, to wkleja te wszystkie spoczone, roześmiane, buźki, inne gify ciągle z tym samym. Czyli tą panią plującą wodą, bo coś ją tam rozśmieszyło, albo tego drugiego pana, który się za tam faceplant, za czoło łapie, mówmy po polsku. No może to jest wyraz dojrzałości, może to jest jakaś wyższa inteligencja, której ja nie rozumiem. Ale tutaj mamy do czynienia jeszcze z czymś innym, proszę Państwa. To jest profanacja w czystej postaci. Głupota plus profanacja. Państwo, jak wiecie, wiecie, że jestem ateistą, więc nie będę tutaj udawał hipokryty albo jakiś to w sposób szczególny.
targało moje uczucia religijne. Tak nie jest. Natomiast targa mną coś zupełnie innego, mianowicie głupota i infantylność tego ministra. Bo to jest, to już pal licho tego pseudomema z wyłączeniem profanacji, bo wielu ludzi naprawdę to zabolało i ubodło, bo dla mnie to się jakoś specjalnie nie różni od tego, co robiły Lemparty i inne nergale. To jest profanacja symboli religijnych i tyle, nikt mnie nie przekona, że było inaczej. No ale już pomijając to, ten nieszczęsny incydent twitterowy, To jest, proszę Państwa, doskonałe podsumowanie jakości tego polityka i jak sobie człowiek uświadomi, za jakie obszary on odpowiadał, a za co on nie odpowiadał, o Jezu. Że najpierw wybory miał robić i razem z Sasinem, później miał nas ten zostawić w domu, później oczywiście zajmował się tymi wszystkimi koalicjami sejmikowymi, jeździł po całej Polsce i targował się, no i na końcu te nieszczęsne dawki razem z dopolaczami, to jego popisowe dzieło. No i trzeba pamiętać, że przede wszystkim to jest bohater tak zwanej afery mailowej i całego tego durnego tłumaczenia wokół tej afery, czyli że ruscy agenci oczywiście wykradli mu maile. Każdy rozsądny człowiek, który ma trochę oleju w głowie, wie doskonale, w jakich okolicznościach to się musiało odbyć, no albo jakaś zawiedziona stażystka, albo zemsta jakiś innych środowisk wewnątrz koalicyjnych, które miały dostęp poprzez rozmaitych asystentów do dworczykowych kont. I proszę Państwa, dlaczego zawracam Państwu głowę taką, wydawałoby się, bzdurą? No właśnie dlatego, że ten bzdurny komentarz, ten bzdurny mem, to jest podsumowanie ludzi. No eufemistycznie to nazwę, bo na Twitterze nazwałem to dosadniej, ale tu nazwę to eufemistycznie. Ludzi niedojrzałych. Niedojrzałych intelektualnie, już tam już w moralność nie ma co zaglądać, bo to studnia bez dna. Głupiego porównania użyłem, to w drugą stronę działa akurat. Pustka, próżnia, no. Po prostu nie ma na co patrzeć, bo z próżnego i Salamon, jak mawiał towarzysz Gomułka, nie naleje. Jest to, proszę Państwa, obraz nędzy i rozpaczy polityków, którzy nami rządzą i to w tym wszystkim jest strasznie smutne, bo to naprawdę byli ludzie, którzy, czy są nadal ludzie, o zgrozo, którzy odpowiadają za bardzo istotne rzeczy z naszego życia publicznego, społecznego, no i bezpośrednio mieli wpływ. To jest dodatkowo albo może na czele najbardziej przygnębiające, wpływ na nasze zdrowie i życie. Przykre. Jest takie określenie harcerzyk, no ale to chyba by było jednak nieuprzejme i niesprawiedliwe wobec harcerzy, gdyby takim słowem Dworczyka podsumować. No, będę się jednak trzymał tej wersji. Osobnik niedojrzały intelektualnie. No, taki wujek z wesela, który próbuje być młody, dowcipny i obtańcować wszystkie ten siostrzenice z kuzynkami, opowiadając ciągle te same dowcipy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty, wyciągamy wniosek. Wniosek pierwszy związany z pierwszą częścią filmu. No, nie święci garnki lepią, ale takie zwykłe chłopy z Biskupina, jak się zawezmą, to rozrząd w Skodzie Fabii 1.9 TDI są w stanie wymienić bez większych problemów, pomijając całą tą mitologię, jakie to jest strasznie trudne, skomplikowane i niebezpieczne. Może nie jest banalne, ale jakiejś wielkiej filozofii w tym nie ma i można spokojnie się za to brać. Średnio taki zaawansowany majsterkowicz spokojnie sobie z tym poradzi, na pewno sobie poradzi z etapem rozebrania tego wszystkiego, no a przy wymianie trzeba po prostu uważać na te dwa najbardziej kluczowe monety, czyli ustawienie wału i wałka rozrządu w odpowiedniej pozycji. Wystarczy ustawić wał w odpowiedniej pozycji na tej zębatce i zablokować, reszta się ustawi sama. No i drugi wniosek, przykry, proszę Państwa, rządzą nami osobnicy o wątpliwym potencjale intelektualnym,
i bardzo młodej dojrzałości, takiej człowieczej, na poziomie dorosłości. To niby są to ludzie w moim wieku i starsi, no ale zachowują się jak chłopcy w krótkich majtkach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.